Teren dosyć skomplikowany, około gdzieś 1500 metrów kwadratowych trawnika. Sporo nasadzeń na środku. Tutaj mamy taką dziedziunię, co będzie pracowała. Więc to jest taki model, kochani. Ona sobie będzie jeździła po tej działeczce. Właśnie za chwilkę zaczynamy montaż. Godzina co prawda już późno popołudniowa. I chętny by człowiek pomyślał o czymś dużo bardziej przyjemnym. Niemniej jednak nie można odmówić przyjemności w montowaniu automatów koszących. Tak wygląda ta działka. Czym bardziej skomplikowana, tym bardziej fajna dla mnie. Także zabieramy się do pracy. Dzisiaj będziemy montowali model Husqvarna 430X. Fajny model z GPS-em, naprawdę godny polecenia. Także pokażę tak mniej więcej, jak on tam sobie będzie pracował. Bo tutaj jest dosyć ciekawa działka. Całość oczywiście jest podzielona na dwie części poprzez dwa kable doprowadzające. Sporo drzew, ale starych, więc one jakoś nie kolidują, nie przeszkadzają. Nie wszystko jest dokończone. Jest to, co uwielbiam, czyli trampolina. Ale mam patent na zabawę z trampoliną, więc spokojnie będzie kosiła, nawet w środku kosi pod trampoliną, problemu tutaj nie ma. Tu będzie zlokalizowana baza. Przygotowałem pod tą bazę już taką studzienkę specjalną, gdzie są wrzucone przewody. Pełny profesjonalizm, proszę Państwa. Tak się czasami lubię pochwalić chyba sam przed sobą. Druga część tego kabla doprowadzającego będzie sobie szła w to miejsce. No i za chwilę zaczniemy programowanie i montaż. Część instalacji jest tutaj do przerobienia, ale to za chwilę sobie z tym poradzimy, ponieważ instalacja była kładziona jakiś niedawny czas temu. Natomiast już pojawiły się pewne zmiany. Czyli samo koszenie. Od takich większych przeszkód kosiarki się odbijają. Nie mają z tym problemu. Okay. Warto jest zbierać takie większe patyki tutaj z trawnika, żeby one gdzieś tam nie zalegały. Szczególnie to jakieś duże figury. Jeszcze jedna mała kolizja. No i to właściwie następny.